Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Damiano dla projektu Find Yourself i witam Was w serii pytań i odpowiedzi. Jakiś czas temu dostałem komentarz od Ani oraz od kilku innych osób. Komentarze te dotyczą nerwicy natręctw. Ja mam tutaj przygotowany w tej chwili komentarz od Ani, który za chwilę przeczytam. Jak zwykle zapraszam Was do tego materiału, żebyście zapoznali się z tym tematem. Tutaj w kontekście nerwicy natręctw oraz odczuwania poczucia zagrożenia będę starał się wyjaśnić, co takiego można zrobić, aby jakoś załagodzić skutki nerwicy natręctw i w ogóle lęku samego w sobie. Zapraszam do oglądania. Proszę powiedz, jak zmniejszyć poczucie zagrożenia w sobie w nerwicy natręctw? Cały czas odczuwam poczucie zagrożenia. Przy nerwicy natręctw oraz w każdym rodzaju zaburzeń umysłu na tle kompulsywnym, to znaczy powtarzających się wzorców, istnieje taki schemat, w którym pojawiają się różne myśli, różne uczucia, różne emocje i my tych uczuć, myśli czy emocji kompletnie nie kontrolujemy. I to jest to, co charakteryzuje zaburzenie psychiczne od takiego normalnego, codziennego lęku, tak? No bo osoba zdrowa, która odczuwa na co dzień lęk, jest w stanie sobie coś z nim zrobić, tak? Jakoś sobie z nim poradzić. Albo radzi sobie z tym lękiem, patrząc, co on takiego przedstawia i konfrontując się z tym lękiem. Albo po prostu nie ma on takiej siły i takiego natężenia, aby zdominować całe zjawisko człowieka, tak? Lęk ma za zadanie sygnalizować zagrożenie, abyśmy antycypowali przyszłość, abyśmy przeciwdziałali problemom, abyśmy przykładowo gromadzili węgiel na opał albo drewno na opał, abyśmy opłacali rachunki na czas, abyśmy mieli jedzenie w lodówce, czy dbali o relacje z bliskimi, ponieważ one dają nam poczucie bezpieczeństwa. No i lęk ma na celu to, abyśmy przetrwali. Praktycznie nie ma innego celu w lęku. Praktycznie w ogóle. I teraz pytanie, jak my do tego lęku podejdziemy. Możemy podejść z perspektywy psychologicznej, analizując ten lęk, rozumiejąc zjawisko lęku, rozumiejąc wszelkiego typu mechanizmy związane z lękiem, jak funkcjonuje umysł, jak funkcjonuje ciało migdałowate, jakiego typu są zaburzenia na tle lękowym, czy są nerwice natręstw, czy są zaburzenia kompulsywne, że są lęki na tle perfekcjonizmu, tak? Tutaj są takie zaburzenia anankastyczne, różnego rodzaju inne zaburzenia, lęk przed odrzuceniem. Wiecie, tych lęków jest całkiem sporo i psychologia ładnie to wytłumaczyła. Jest też to podejście prorozwojowe, czyli stawienie czoła swoim lękom, wychodzenie ze strefy komfortu, poznanie siebie, robienie czegoś, co jest emocjonalnie trudne do wykonania, abyśmy się z tym lękiem oswoili. No i jest też to podejście takie duchowe, w którym zderzamy się z tym lękiem, wchodzimy w ten lęk, odczuwamy ten lęk i go odpuszczamy. To znaczy nie przywiązujemy się do rzeczywistości materialnej, nie przywiązujemy się nawet do swojego własnego ciała i w ogóle do przetrwania samego w sobie, abyśmy po prostu mogli odczuwać tą nieprzejawioną obecność, świadomości, tak? Mam tutaj na myśli chwilę obecną, uważność. No tutaj potrzebujecie troszeczkę wiedzy w zakresie duchowym, jeżeli ktoś z Was nie posiada tej wiedzy. Chodzi po prostu o obserwację rzeczywistości, bycia tu i teraz, bycia świadkiem, świadomością. Wtedy też lęk nie ma aż takiego wpływu na nas. Wchodzenie na poziom metaobserwatora, poziom jaźni, tak? To się nazywa psychologia transpersonalna też. Czyli mamy tak jakby trzy podejścia. Można jeszcze podejść od strony biologii, od strony swojego ciała, zrozumienia, jak funkcjonuje ciało, jakie ma potrzeby biologiczne, jak funkcjonuje, tak jak wspomniałem wcześniej, ciało migdałowate, jakiego typu emocje są z tym związane, jak funkcjonuje percepcja, jakiego typu doświadczenia w twoim życiu powodują, że się boisz, tak? No bo nie ukrywając, gdybyś jechał samochodem, który wskazywałby na niekoniecznie dobry sposób eksploatacji tego samochodu, to znaczy jechałbyś po prostu szrotem na autostradzie i rozpędziłbyś się do 160 km na godzinę,
No to możesz sobie tak jechać, no ale jest duże ryzyko, że wpadniesz w poślizg albo, nie wiem, koło ci odpadnie i umrzesz, tak? I gdybyś wtedy nie czuł tego lęku, to pytanie, czy to byłoby dobre dla ciebie, czy złe? Bo jeżeli ten lęk ma cię ostrzec, abyś tak szybko nie jechał, to raczej warto, żebyś zwolnił, tak? No to są takie, wiecie, nasze codzienne rzeczy, to też bardzo subiektywna kwestia, także, no, wiecie, o co chodzi. Taki mój wykład, ale dlaczego od tego zacząłem? Ponieważ od twojego sposobu podejścia do lęku zależy to, co ty z tym zrobisz, bo to, że czujesz lęk, to jest jedna sprawa, ale pytanie, czy ty siedzisz na przykład w internecie i czytasz te teorie i wałkujesz ciągle te teorie i ryjesz sobie nimi głowę i nic z tym nie robisz, czy może siadasz po turecku na tyłeczku, włączasz stoperek na pół godziny, wyciszasz wszystkie radioodbiorniki, siadasz w medytacji i zagłębiasz się w te uczucia, które masz. Bo to właśnie poprzez zagłębianie się w te uczucia, które pojawiają się w polu twojej obecności, twojego doświadczenia, możesz bezpośrednio sprawdzić, czym te uczucia są, z czym się wiążą i jaka jest ich prawdziwa natura. Nie poprzez teorię z zewnątrz, poprzez samoobserwację, samoświadomość. Pamiętajcie, samoświadomość, najpotężniejsze wasze narzędzie w życiu. I wtedy, jak się skonfrontujesz z tymi uczuciami wewnątrz ciebie, gdy one się pojawią w życiu codziennym, podczas codziennych, normalnych doświadczeń życia, będziesz bezpośrednio świadomy tego, czym one są i twoja reakcja względem tych doświadczeń będzie całkowicie inna, niż gdybyś reagował natychmiastowo bez tej bezpośredniej świadomości tego, czym są te uczucia. I mówiąc tutaj o świadomości, ja nie mam na myśli tylko i wyłącznie intelektualności i rozumienia logicznego, ale mam na myśli zderzenia się z tymi uczuciami. Dosłownie tak jak w tej chwili siedzisz i oglądasz to wideo, to masz świadomość, doświadczasz tego życia, doświadczasz bezpośredniej percepcji tego filmu. I możesz być świadomy tego, że w tej chwili doświadczasz tego filmu. Podobnie jest z lękiem. Ja mam tutaj przygotowaną taką listę 5 wskazówek, które radzę ludziom, jeżeli chodzi o lęk. I to są rzeczy, które transformują wasze życie. Także posiedźcie tutaj ze mną i posłuchajcie. Przede wszystkim zacznę od tego, abyś zaczął robić wszystko, co w twojej mocy, aby przywrócić połączenie ze swoim ciałem. Lęk powstaje w głowie. Praktycznie 99% twojego lęku siedzi w twojej głowie. Jeżeli masz doświadczenie, styczność z nerwicą natręstw, no to ona cały czas nakręca się w twojej głowie. Więc najszybszym sposobem, żeby przerwać te natręstwa, jest zejść do swojego własnego ciała. Ćwiczenia typu relaksacja. Położenie się na łóżku, puszczenie sobie relaksującej muzyki i głębokie oddychanie. Sport, bieganie. Nie bez powodu ludzie, którzy biegają, osiągają w życiu większe sukcesy. Ludzie, którzy uprawiają sport, osiągają w życiu większe sukcesy. Ludzie, którzy uprawiają sport, są przede wszystkim zdrowi. Pamiętajcie, w zdrowym ciele zdrowy duch. Ciało uwielbia ruch. Ciało nie lubi siedzieć na tyłku, ponieważ ciało, gdy stoi w miejscu, to gnije. Po prostu gnijesz. Dlatego warto jest zadbać o ten ruch, choćby nawet sprzątając w swoim pokoju, w swoim otoczeniu, w swoim mieszkaniu, w łazience. To jest też świetny sposób na to, żeby wyjść ze swojej głowy. Po prostu posprzątać w mieszkaniu. Kolejne ćwiczenie, yoga. Polecam jogę, będę ją zalecał na wszystkie możliwe problemy psychologiczne do końca życia. Masaż również może pomóc. Tutaj również psychodeliki mogą pomóc, ale wątpię, że jesteście na tyle odważni, aby zdarzyć się z własnym lękiem pod wpływem LSD. To jest coś, co ja zrobiłem i to na mnie podziałało, ale to nie jest coś, co ja radziłbym każdemu człowiekowi na tej planecie, tak? Tutaj też trzeba mieć troszeczkę świadomości tego, co się robi. Pamiętajcie, psychodeliki to nie są narkotyki. Pamiętajcie. Jeszcze za moich czasów wszyscy to zapamiętają. Punkt numer 2. Nie siedź tylko w teorii, która nakręca twoje lęki i obawy. Nie rób tego. Ja wiem, że jak się boisz, to zaraz szukasz sobie potwierdzenia twoich lęków. Zaraz wchodzisz na forum internetowe, zaraz siedzisz w Wikipedii i na tych wszystkich portalach, które ci wyjaśniają, jakie są objawy nerwicy natręstw, co zrobić z tym i z tamtym. I się nakręcasz. Nie rób tego. Nie nakręcaj się.
Jeżeli już wiesz, z czym masz do czynienia, idź szukaj rozwiązań, nie szukaj samej teorii. Teoria jest dobra, teoria jest fajna, teoria daje nam poczucie, że coś wiemy, ale skup się na rozwiązaniach, a nie tylko samej teorii. Kolejny punkt, udaj się w naturę. Genialny sposób, żeby poradzić sobie z lękiem, pójść do lasu i zacząć przytulać drzewa. Wydaje się to tobie śmieszne? Myślisz, że to jest śmieszne pójść do lasu przytulać drzewa? To pomyśl sobie, jak śmieszne są twoje lęki, które są nieracjonalne w twojej głowie. Mówię tu o tym, ponieważ wiem, że wiele ludzi, którzy ma nerwice natręstw, bardzo często izolują się, siedzą u siebie w domu, w mieszkaniu, boją się wyjść, nie wiedzą gdzie, nie wiedzą dokąd. Bardzo często mają problemy z tym, aby wyjść do ludzi. Wyjdź do natury. Idź poprzytulaj drzewa. Ja nie żartuję, ja naprawdę mówię serio, to pomaga. Natura, relaks, kolor zielony. Te rzeczy pomagają otworzyć czakram korzenia oraz serce, tak? Tutaj zrozumienia kundalini, nie musisz wierzyć mi na słowo, wystarczy, że po prostu pójdziesz i spróbujesz. Punkt numer 4. Przerwij rutynę i swoje dotychczasowe schematy. Jeżeli widzisz, że masz natręctwa, które się ciągle powtarzają, jak taki schemat, jak taka zacięta płyta, zacznij robić coś spontanicznie. Po prostu rzuć wszystko to, co robisz i strać nad sobą kontrolę i zacznij robić różne rzeczy totalnie spontanicznie, aby przerwać te schematy. Zacznij się ruszać, zacznij ruszać swoim ciałem. Idź, wybiegnij ze swojego domu i biegnij przed siebie. Idź na spacer, zrób coś, żeby zerwać ten schemat. Naprawdę, często siedzimy w naszych głowach z takiego przymusu kontroli wszystkiego i tak zabezpieczamy i wydaje nam się, że jak wszystko będzie wokół nas takie zabezpieczone, to będziemy czuć się ze sobą dobrze, ale często jest tak, że jak się próbujemy zabezpieczać, to jeszcze potem bardziej się boimy, ponieważ boimy się tego, kto będzie kontrolował nasze systemy zabezpieczeń, a potem kto będzie dbał o te systemy zabezpieczeń, które mają kontrolować nasze poczucie bezpieczeństwa i tak się nakręcamy po prostu. Tutaj na pewnym polu każdy z nas musi po prostu zaufać życiu, po prostu, że wszystko się jakoś uda, poukłada, że będzie dobrze. Punkt numer 5. Poszukaj jakiejś grupy wsparcia. Tutaj polecam grupy na Facebooku. Polecam, nie wiem, choćby nawet jakąś grupę wsparcia, którą masz w swoim mieście. Czy jeżeli chodzi o przykładowo terapię grupową albo coś takiego. Chodzi o to, żebyś poznał ludzi, którzy dadzą ci poczucie przynależności albo bezpieczeństwa. To na polu psychologicznym może pomóc. No chyba, że jesteś takim hardkorem jak ja i wolisz tego typu tematy przerabiać sam na sobie w samotności, ewentualnie dzieląc się z bliskimi, którzy wiedzą, o co chodzi. Tutaj mam na myśli po prostu życie, tak? Rozmowę z przyjacielem na temat życia, rozmowę z bliskim człowiekiem na temat życia, po prostu zwykłą rozmowę. Nie mam tutaj na myśli tylko i wyłącznie jakichś psychologicznych tematów. Chociaż wiecie, każdy z nas jest psychologiem i nie ma co ukrywać, tak? Jeżeli masz problemy psychiczne w ogóle, to się tym tak nie stresuj, że ty masz tylko ze sobą problem i to jest koniec świata, bo inni ludzie na pewno nie mają ze sobą problemów. Nie, wszyscy mają problemy. Wszyscy mają problem zwany egzystencją. I teraz pytanie, czy rozwikłasz swoją własną zagadkę? Chciałem powiedzieć zagładkę, no jak wiecie, zagłada, nie? Czy rozwikłasz swoją zagadkę egzystencji podczas swojego własnego życia? Tak, abyś na samym końcu swojej mety ze spokojem spotkał się z własną śmiercią, czyli no właśnie, nie wiem o czym mówię, z czymś, tak? Każdy z nas ma jakieś wyobrażenie dotyczące śmierci, ale no wiadomo, że jest to po prostu jeden wielki kosmiczny żart, na samym końcu i tak niczego nie będzie, tak samo jak w tej chwili niczego nie ma. Dobra, za dużo non-duality. Anyway, tak, po prostu zrób coś, żeby wyjść ze swojej własnej głowy. Tutaj wiecie, nawet przychodzi mi do głowy prosty orgazm, tak? Co robi orgazm? Orgazm relaksuje twój łeb, twoją głowę. Sprawia, że schodzisz do swojego własnego ciała i czujesz większy luz. Robiłem na ten temat ostatnio film, ale dobra, nie będę się zagłębiał. Każdy jeden sposób jest dobry. Pytanie, który działa na ciebie najlepiej. To tyle, jeżeli chodzi o ten film, to tyle, jeżeli chodzi o to nagranie. Mam nadzieję, że pomogłem, że pozwoliłem
sobie ci wyjaśnić co nieco. Nie wiem, czy to brzmi po polsku. Dzisiaj mam taki dzień, wybaczcie mi. Mam nadzieję, że wyciągnąłeś z tego konkretną wartość. Jeżeli tak, daj dla mnie łapkę w górę, napisz pozytywny komentarz, staw swój własny przemyślunek. Zostawcie przemyślunki dla statystyk. Dla statystyk przemyślunki zostawcie i widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego elo. Buźka. Zapomniałem dodać, jeżeli ktoś z was chce wesprzeć projekt Find Yourself, to na dole są linki. Jeżeli ktoś ma ochotę przyjść do mnie na prywatne konsultacje, to również na dole jest odnośnik. Taki kontakt. projektfindyourself@gmail.com. Możemy się umówić na pogaduchy. Wyjaśnijmy sobie co nieco. I świat stanie się piękniejszym miejscem. Tak, buźka.